Ze względu na ryzyko wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w ostatnim czasie bardzo mocno rosną kursy tych krajów, do których Polacy często wyjeżdżają, czyli euro, także na przykład chorwackiej kuny. A to z kolei, te kursy walutowe, to jest jedna z przyczyn, dla których biura podróży mogą zmieniać ceny wycieczek. Jeżeli chodzi o zmiany cen, to największy problem pewnie jest to dla tych, którzy już te wycieczki wykupili. Ale pamiętajmy też o tym, że biuro może w każdej chwili zmienić ceny tych wycieczek, które są dopiero w ofercie. Więc na przykład, jeżeli byliśmy w biurze podróży kilka dni temu, kiedy kursy były niższe i teraz zastanawialiśmy się przez kilka dni i stwierdziliśmy, że tak wyjeżdżamy, jakaś konkretna oferta nam się spodobała, to niestety może się okazać, że na przykład już dzisiaj ona jest o kilkaset złotych na przykład droższa, a gdyby po 23 czerwca okazało się, że Brytyjczycy zdecydują się na wyjście z Unii Europejskiej, gdyby te kursy bardzo mocno wzrosły, no to ceny mogą być jeszcze wyższe, no ale może zdarzyć się też odwrotna sytuacja. Brytyjczycy mogą zdecydować się, że zostają, niczego nie zmieniają i wtedy prawdopodobnie bardzo szybko te kursy by spadły, więc ceny wycieczek z kolei mogą trochę spaść w porównaniu do tych cen, jakie mamy obecnie. Więc na razie niestety sytuacja jest niepewna. Nie wiemy, jak postąpią Brytyjczycy i nie wiemy, czy te kursy jeszcze bardziej wzrosną, czy być może istotnie spadną. Więc jeżeli ktoś na przykład sam organizuje sobie taki wyjazd i nie wie, czy euro na przykład kupować teraz, czy jeszcze zaczekać i kupić je dopiero po tym referendum, to wydaje się, że szanse niestety są dość wyrównane i trudno przewidzieć, jak Brytyjczycy postąpią, więc w takiej sytuacji najlepiej po prostu rozłożyć sobie ryzyko. Kupić część tej potrzebnej nam kwoty już teraz, a drugą część po 23 czerwca. Wtedy uśredni nam się ta cena, po jakiej kupimy na przykład to euro. Możemy oczywiście również zaryzykować, ale wtedy może się okazać, że za kilka dni te kursy będą istotnie niższe, może zdarzyć się odwrotnie. Trudno jest to naprawdę przewidzieć, bo w tej chwili szanse są dość wyrównane, więc takim najbardziej w tej chwili sensownym rozwiązaniem wydaje się właśnie to rozłożenie ryzyka.